Od 3 lat w Kępnie odbywa się Festiwal Trzech Kultur. Pierwszy odbył się w 2017 roku. Myślę, że to na otwarcie, jako po tradycyjnej mszy pod synagogą, która odbyła się w 2008 roku, była największym wydarzeniem kulturalnym dla Kępna, ponieważ w tym festiwalu uczestniczyła, uratowana przez naszego mieszkańca, pana Olejzego Plewę z Klin, właśnie Żydówka Ruth Pardes, która przebywała w Izraelu, a jest to z światowej sławy słynna tancerka i ona została uwolniona z getta. Bardzo ciekawy przypadek jej uwolnienia, ponieważ miałem możliwość na konferencji międzynarodowej opowiadać, jak pan Plewa otrzymał medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Otóż, będąc on na Śląsku, spotkał kogoś z rodziny właśnie pani Ruth i matka prosiła, aby w jakikolwiek sposób wydobyć z obozu 2-letnią wtedy dziewczynkę. W przebraniu niemieckiego munduru udał się do obozu. Powiedział mu, że to już stwierdzono, że to jest jego dziecko nieślubne i pod takim kłamstwem udało mu się przemycić dziecko z obozu do Klin i dziecko to zostało ochrzczone w Kępnie tutaj i zostało nazwane Antosiu. Pani Ruth, która była uczestnikiem pierwszego festiwalu, po spotkaniu, kiedy rozmawialiśmy, powiedziała dla mnie jedno z największych, bym powiedział, przeżyć, jak człowiek może czuć się, kiedy jego życie zaczyna się w wieku 4-5 lat, gdzieś w Izraelu, w wiosce, bez swoich rodziców, bo trzeba dodać, że zarówno rodzice, jak i całe rodzeństwo, rodzina zginęła w obozach i stwierdziła tak, w życiu osiągnąłem wszystko, mam zawód, mam dzieci, wnuków, dochody, ale nie miałem czegoś, co znalazłam w Kępnie, to znaczy własnych korzeni. A teraz po pobycie w Kępnie stwierdzam, że mam właśnie to, czego szukałem przez 70 lat. Myślę, że to było jedno z takich najbardziej wzruszających wspomnień pani Ruth, która przyleciała z Izraela na drugi dzień po śmierci swojego męża. Czyli to było przeżycie niesamowite, pewnie dla niej, jak dla nas wszystkich, którzy tutaj w Kępnie i spotkanie z rodziną pana Plewy i wszystkimi innymi na pewno było dla nim wielkim, wielkim przeżyciem i doświadczeniem.